I ku naszemu zaskoczeniu udział bierze aż 19 uczestników. Hałas dla nich! Dawid Werdlek, teraz tańczy troszkę. 19 to unikatowa zdolność, której wszyscy posiadają. Ola, która ułoży dla was kostkę Rubika w rekordowym czasie. 12. Kolejny zdolny wokal i nasza Julka Kowalewska. Brawo dla Julki. Numer 13 to jedyny rap dzisiaj, ale jakże cudowny nasz Krzysiek. Siema, siema. Brawo dla nich. Zanim zaczniemy, to chciałem was przedstawić, kto będzie was oceniał i o co dzisiaj walczymy. Dzisiaj podczas naszego One Talent, będąc wygranie nagrody publiczności, a też naszego jury, ale przedstawimy nasze jury. Słuchajcie, wśród naszych osób, które oceniają, są wasi trenerzy. Brawo dla nich! Osoby bardzo kreatywne, które wymyślałem dla was wszystkie atrakcje obozowe, także będziemy patrzeć na kreatywność, na waszą pewność siebie, na wasz humor, no i oczywiście na całokształt. Ale mamy też dwie uczestniczki waszego obozu, które was ocenią. Jest to osoba, która jest absolwentką szkoły muzycznej, niezwykle uzdolnioną. Jeszcze nie, ale za chwilę będzie. Tak gorąco w to wierzę, osoba, która jest bardzo inteligentna, dużo wam pomaga podczas obozu. Troszkę przerywa nam radę. Myślę, że osoba, która dużo zrobiła, to właśnie jeszcze dużo zrobi. Bardzo pomocna i bardzo wam pomagała też podczas tych prób, o czym wiecie. Także ogromne brawa dla Agaty. Oczywiście wasza obozowa mama, która zawsze dbała o was. Dbała o to, żebyście byli szczęśliwi. Mam nadzieję, że w tym roku też uzyska dyplom osoby, która czuwa nad wami. Również uzdolniona bardzo muzycznie, pomagała waszym koleżankom. Mam nadzieję, że dzięki temu odważycie się wystąpić. Brawa do Dominiki. I najważniejsze, Dominika przygotowała dla was świetne nagrody. Nagroda główna za zwycięstwo dzisiaj Mam Talent to statuetka Mam Talent Cuchetniów. Brawo do statuetki! Mamy też nagrodę publiczności i tą nagrodę wyprzynaście wy, ponieważ obierzecie najlepszy występ, który wam się nagrodził. Yeah.
2 minuty 17 sekund. Brawo!
zakręcone kurki. Jo, no, przychodzi baba do lekarza, a lekarz się pyta: coś dawno pani u mnie nie było. A baba na to: a bo byłam chora. Mój porter pozdrawia rodziców i moją siostrę. Na najlepsze, że najgorsze chwile wcale nie kojarzą się z Tomkiem. Jest nas dwór, na tym moim we dwór. Nigdy nie przytyję, chociaż nie dwa razy tyle. Tyle piłem, jak straszy będzie dziecię i w ogóle. Po razy dwa, wyjdę sobie na dwór. Pomieszkam sam, spotkam kogoś, kto mnie słucha i kojarzy twarz. Bo chciałbym żyć, a nie się tylko uzależnić. Tak smakuje jak paryżowe żagi. Razem wyjdziemy na to, kiedy wyjdę z depresji. To spekulacje, zwykłe jadą tabletki. Bo chciałbym żyć, a nie się tylko uzależnić. Tak smakuje jak paryżowe żagi. Razem wyjdziemy na to, kiedy wyjdę z depresji. Don't need makeup to cover up.
niż on na pewno, więc będzie jeszcze występ końcowy naszego zwycięzcy. Natomiast zacznijmy od głosowania publiczności. Nagroda publiczności to jest wasz wybór osoby bądź zespołu, który wam się podobał najbardziej pod względem wizualnym, wokalnym, tanecznym, artystycznym, jakimkolwiek. I mamy dla was niespodziankę, bo mamy remis. Będziemy się zrobić dogrywkę między dwoma zespołami albo osobami. Taką, że będziemy wybierać się po prostu podniesieniem ręki, bo już nie ma karteczek. Nagrody publiczności na razie waszymi głosami i w tej grze o nią są. Proszę o wedle. Dłuższe wedle. O, proszę o wedle. Zobaczyli, że warto, że coś dobrze bawić, że tutaj nie ma publiczności do ocenia tak surowo, tylko tak się dobrze bawi z was, to było widać na scenie. Więc za to wam dziękuję i jestem do tego dumny. Ja tak w waszym wieku taki nie byłem, także jestem pod wrażeniem i brawo dla was. Rozstrzygniemy. Przeczytamy trzy osoby bądź zespoły, które walczą o zwycięstwo. I w dowolnej kolejności, po jednej osobie i te osoby będą na podium, ale nie wiecie jeszcze na którym miejscu. Zacznie może Agatka, z tylu radzie pójść. I duży hałas oczywiście tej osoby. Werwę.
Właśnie, dobra jest Kasie, co miały one? Miały świetny układ, miały luz, miały pętlę, to co miało być. Co miały dziewczyny? Miały te anielskie głosy i odwagę, bo to nie było problem, czy się wystąpią. Co miała Ola? Miała świetny układ, który już przygotowywała sobie przed obozem, ćwiczyła i był świetny, Kasia dobrze bawił. I jest też jedną z najmłodszych osób. Słuchajcie, zaczniemy od drugiego miejsca wyjątkowo, potem drugie miejsce i ta osoba już będzie wyróżniona, a stoimy najlepsze na koniec. Drugie miejsce, Małka, ale też tworzą do nich. Węble, gdzie są węble? Czekaj. Mam drugiego miejsca wyjątkowo. Drugie miejsce. Obozowy mam talent. Sukienniowie. Zajmuje Ola. Brawo! Zwycięzcy, za chwilę wystąpią w swoim finałowym występie. Werble. To jest pierwsza edycja. Podam zwycięzcę. Może razem podamy za chwilę, bez mikrofonu już. Pierwsza edycja obozowego montażu w historii. Zostaje wygrana przez zespół, czyli już przynajmniej dwie osoby. Albo trzy. Patrzcie. I ogłaszamy, że obozowe montaże w Sukienniowie pierwsze i na pewno nie ostatnie. Zwyciężają, mogę to powiedzieć. Trzy, cztery. Tylko! Natomiast trzecie miejsce zajmuje Marysia i Gabrysia. To nie miało tak się skończyć! To znacie. Każdy potrafi, każdy umie. Proszę o ich zakazanie w ramach głodu, a do skutku będę popyla bliżanie.
zbliżają. TikTok! Ale przepraszam pana. Uwaga, uwaga. Teraz chcę też powiedzieć. Nagroda w pierwszej edycji Mam Talent ląduje do Marysi i Gabrysi. I to jest teraz ich problem, jak to powiem. Ale gratulujemy! Powiedz dlaczego. Dominika, powiedz dlaczego. Marysia, przełamałaś się pomimo swojego lęku, strachu. Jesteśmy bardzo z ciebie dumni i szczęśliwi, że mogliśmy cię usłyszeć. Chowała się nawet w szafie, tylko żeby nie wystąpić. A jednak udało się. I dobrze jej to wyszło. Brawo dla Marysi. Wątpliwości, kto powinien wygrać, to właśnie potem. Nie, nie mieć. Panie, wszyscy byście świetni, brawo dla was na koniec.